Cześć. Co pijesz? Mamo. Thanks guys, bo przyszedł na premierę. Przecież to nie tutaj. A, faktycznie. Przenieśliśmy się do Poznania. Do pubu Ministerstwa Urowami. I chłopaki zostały. Co to za piwo? To jest piwo z okazji naszego dziesięciolecia. Zrobiliśmy to z naszymi naprawdę mega ziomkami z Ale Browaru i z Browaru Minister. Próbuję pierwszy raz tego piwa. Co wyczuwam? Kurde, dziesięcioletnią robotę w pocie. Ale jest owocowo. Najbardziej sorbetowe piwo na świecie. Najważniejsze pytanie, sama smakuje? Mega zajebiście. Polecam wszystkim na lato, jest mega fajny piwko. Ale czy to jest warte tych pieniędzy? Oj tak. Ja nie myślę, że w dzisiejszych 30 stopniach jest. W dzisiejszych 30 stopniach myślę, że mogę swobodnie... Zmontujecie to? No, jako że się nie dało już wytrzymać, zrobiliśmy sobie przerwę. I jak się okazało, w Poznaniu jest najstarszy ramen w Polsce, przynajmniej tak twierdzą. Otworzyli się w 2013 roku, także no, trzeba sprawdzić, nie? Mowa tutaj o knajpie, która się nazywa Jestu. I która ma obok siebie od razu konkurencję. Tak, taka ciekawostka, od razu konkurencja obok, czyli Mikoja ramen. My idziemy spróbować klasycznie, oryginalnie najstarszego ramenu w Polsce. Także no, Zobaczymy co podają, jestem ciekaw. Jestem wielkim fanem ramenu i to jest prawdopodobnie najlepsze, jaki dotychczas jadę. No nie byłem w Japonii, więc... A więc jeszcze wszystko przed nami. No. Wymieniłbym dodatki na toppingi Umi Ramen z Gdyni. No, to jest naprawdę na fali, oni sobie sami piklują, marynują wszystko i mają kosmiczne rzeczy jak wielki shiitake, nie? Marynowany w sosie sojowym i locie. Ale bulion kosmiczny, nie? Ja teraz to wykańczam zieloną herbatką z granatem. I co ciekawe, mamy ten... Wkładałeś mi kamerę do tego talerza? Ekosłomki, tak. Wkładałem kamerę do twojego talerza. Mamy ekosłomeczkę. Metalową, nie zabijamy oceanu, co nie? Tak, ale browarowi bardzo zależy na tym, żeby nie zabijać oceanu, po czym niedługo się dowiecie. Nazwa Browar Delirium powstała, gdy do browaru w Belgii przyszedł poborca podatkowy. Rozmawiał na temat opłat i w pewnym momencie właściciel browaru mu powiedział, że musi płacić, ale pieniędzy ma mało na te cele, gdyż browar ledwo zipiał, więc... Podatkowy poborca powiedział, no wiesz, ja swoje muszę zrobić, mówi, zapłacisz, mówi, a ja idę do domu, bo mam delirium. A właściciel browaru tak siedzi i mówi, delirium? Delirium tremens. I w ten sposób powstała nazwa browaru. A dzisiaj jednego z najsłynniejszych browarów na świecie. Jest ze mną Sebastian. Sebastian, słuchaj, patrząc na etykietę tego piwa, mamy tutaj rożka. I niewiele osób wie, ale ten rożek powstał też w rzeczywistości. Tak. Kto to zrobił i dlaczego? Ogólnie to robiła Dominika Offert. Ona ilustruje i rzeźbi, okazuje się, dla Browaru Ministra. I ogólnie po prostu chcieliśmy tak zrobić po prostu jako symbol naszego dziesięciolecia. Ogólnie nie chcemy mieć torta, no bo to jest takie... Torta ma oczy. Dokładnie, tak. I stwierdziliśmy, że musi być takie... Jebnięcie. To jest takie zjebnięcie najfajniejsze, tak jak lud bada. No. Jest dziesięciolecie, no i to po prostu fajne. Na pewno jest. Zrobię na udziesie. To wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Oby tak dalej. Ale Sebastian, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Ja się cieszę, naprawdę. Ciężka robota, ale z miłości do craft. Tak, nie, zajebiście. No, jestem podierany. Zmęczony, ale podierany. Cały czas. A dopiero się zacznie tam. Czemu sorbet? Bo nie waniliowe. A jak sorbet to mango. A jak sorbet to mango. Mango otwiera umysły, mango to najpopularniejszy owoc, mango to Polacy. Niech żyje Polska. Słuchajcie, Ostex Creative istnieje 10 lat. Znamy ich od 9. Poznaliśmy ich tak, że po prostu chłopaki lubili się upijać. Tam mieliśmy sklep, przychodzili po piwka, pili w pracy, można powiedzieć, ale co? Prywaciarze na swoim to mogą. Dostawaliśmy znieśli, więc się zaprzyjaźniliśmy. Dokładnie tak. No, ja opowiem trochę prywaty, w sensie historii. Chłopaki przyszli, jak to Seba przyszedł i na początku zaczął narzekać. Panowie, to logo do dupy.
produkt. A my mówimy, co za gość w ogóle, o co chodzi? Zrobiliśmy... Macie polskie krafty? Co za gość, zrobiliśmy sobie logo, Krzysiu zrobił, w sensie namęczył się naprawdę z 20 roboczych godzin na to przeznaczył. Namęczył się, a przychodzi jakiś rudy gość i mówi, panowie, to jest brzydkie, do dupy i tak dalej. Zrobimy lepsze. No a rudy to... No i zrobił. No i tak się poznaliśmy z Ostex Creative. W międzyczasie mamy browar, browar Minister, był to Ostex Creative. Jest w międzyczasie, ale browar, który tak naprawdę na początku Bartek napiera i dzwonił do nas, żebyśmy handlowali piwem na samym początku. Seba zobaczył ich logo, nie powiedział nic o piwie, powiedział, ale powiedz im, że to logo do dupy, że trzeba to zmienić. I tak się zaczęła w ogóle historia z Ale Browarem. I oto jesteśmy wszyscy tutaj we trójkę. Okej. Także chciałem tylko kończąc, przekazuję, że lubię słowo wytrych, słowo klucz. To logo jest do dupy. Mam nadzieję, że nasze piwko urodzinowe, które tak naprawdę jest takim trochę spełnieniem naszych marzeń, wam smakuje. No i bardzo, bardzo dziękujemy, że tutaj wszyscy jesteście. Widzimy się w kolejnym filmie. I co? Bądźcie sprawieni.